Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy muffinkami. Kasia zrobiła w kuchni tutejszej, na kempingu, właśnie muffinki. Mamy w końcu deser. Kasia nawet nagrała odcinek na swój kanał, także zapraszamy serdecznie. Taka mała kryptoreklama, a my zajadamy. Dobre? Wyszły? Co tam mamy w środku? No, budyń. Budyń, a u góry? Ja mam galaretkę cytrynową i malinową. Mhm, bo nie mieliśmy posypki i mamy galaretki po prostu pokrojone. Cukierki galaretkowe. No, no to smacznego. Fajne. Dzięki, Kasia. Na zdrowie. Właśnie składam sobie pasy sztormowe, bo tak naprawdę nie potrzebujemy za bardzo markizy, bo to słońce jest takie niepalące. Nie jest taki żar, więc pomyślałem, że nie ma potrzeby, ale pokażę wam, bo wbiłem tego śledzia. Zobaczcie, jak się wykrzywił. Czyli jednak tam pod tą trawą jest, jak to się mówi, skała, która potrafi wygiąć śledzia. O, właśnie tak. Także szkoda. Drugi też się troszeczkę wygiął. Trochę mniej, ale zawsze. Także co? Będę musiał to teraz wyklepać. Jeździmy sobie właśnie po mieście Reine, tym takim słynnym, gdzie z tej góry wczoraj widzieliśmy to miasteczko. I powiem wam, że tutaj jest parking dla kamperów, jest zrzut i pobór czystej wody. Tutaj cena za kampera to 200 koron, za samochód 100 koron. No i takie są ceny. To jest zaraz przy takich suszarniach ryb. Oczywiście poza parkingiem nie możecie kempingować, jest tutaj zakaz. Ale pokażę wam, jak wyglądają te suszarnie, tych dorszy. Coś takiego, to też widzieliśmy z tej góry wczoraj. Bardzo fajne miejsce. Szkoda, że ryby nie wiszą. Tutaj widzicie nowe belki. Pewnie to zawieszają u góry jakoś tutaj. I tych ryb jest tutaj sporo w sezonie. Ale nic, my robimy sobie taką wycieczkę objazdową, ponieważ bardzo wieje dzisiaj. Dzieciom się w ogóle nie chce wychodzić, także w samochodzie wszyscy siedzą. I tutaj 100 metrów za tymi suszarniami jest taka biblioteczka. Mini bibliotek pisze. Jest dużo, dużo książek. Jakbyście chcieli, to po prostu trzeba tutaj otworzyć. Otworzyć szybkę. No i pewnie zostawiacie swoją książkę, a bierzecie sobie którąś z tych. Zobaczmy, co my tutaj mamy. To nie wiem, co to jest, ale jakaś muszelka w wełnie. Co tutaj dalej jest? Jakieś ozdoby fajne. I są różne książeczki. Ta jest na przykład o trollach. Tu jest jakiś pamiętnik, też można się pewnie wpisać. Skąd jesteście? Jest długopis. Bardzo fajna sprawa. Dobra, zamykamy, żeby deszczem nie zalało. Proszę bardzo. Tak to wygląda z daleka. Jest dach nawet z trawy. Piękne. Dobra, jedziemy dalej. Szukamy ciekawych rzeczy. Jestem teraz w centrum. Zaparkowaliśmy tutaj. No i chcę wam pokazać po prostu, jak to wygląda. Są tutaj restauracyjki. Jedna, druga, trzecia. Taki placyk, skwer. I to jest taka wyspa. Dookoła jest po prostu woda, a tutaj się dojeżdża i tutaj się po prostu zawraca. Takie jest kółko i już można stąd wyjechać. A tam w tamtą stronę jest ten parking, co wam mówiłem, że 200 koron za kampera. Ogólnie na samym środku tutaj pachnie wędzoną rybą, znaczy smażoną rybą. No i bardzo apetycznie tu jest. Tutaj są takie siedziska. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale po prostu, zobaczcie, są takie rączki. Tutaj chyba można sobie stanąć, no i zdjęcie zrobić. Można wypożyczyć kajaki. Ogólnie dużo atrakcji. A dla nowych widzów, którzy dopiero dołączyli, pokażę wam, gdzie jesteśmy. To jest mapa Norwegii, tak wygląda Norwegia, a my jesteśmy na Lofotach w miasteczku Reine. Właśnie przejechaliśmy przez taki najdłuższy most w tej miejscowości i zaraz za nim są takie wielkie właśnie suszarnie z głowami. Tak to wygląda. Nie wiem, czemu tylko głowy tutaj wiszą. Czy po prostu podcinali resztę ryb, a głowy zostawili dla ozdoby, dla turystów. Ale wygląda to niesamowicie. Pójdziemy teraz zobaczyć tutaj. No niesamowite. I tak śmierdzi, że aż normalnie ohydnie. Same głowy. Jest ich tutaj mnóstwo. Chyba, że to też jakoś wykorzystują potem. Może do zupy wsadzają taką głowę. Ale jest tego naprawdę dużo. I robi wrażenie. Chodźcie jeszcze tam. O, tu już bagno się robi, także może nie będę wchodził. Ale naprawdę, całkiem spora działka z rybimi głowami. Warto się zatrzymać, popatrzeć. Może jeszcze fotkę zrobię, wrzucę wam na Instagrama.
Dobrze, wracamy na kemping. Właśnie przejeżdżamy przez ten mostek, którego widać ze szczytu. Jest to droga jednokierunkowa, dlatego są po jednej i drugiej stronie mostu światła. No i musicie przejechać na zielonym. Po bokach mamy ten fiord. No i tutaj już się kończy. Jesteśmy już w przyczepie, ale powiem wam, że dzisiaj Kasia kupiła pocztówki z tego miejsca. Tak wyglądają Lofoty zimą. Tutaj mamy maskonura, którego bardzo chcemy zobaczyć na żywo. Nie wiem, czy nam się uda, ale może nam się poszczęści. Tutaj są te ryby już w całości, a nie tylko głowy. No i jeszcze co tam jest? Aha, Moskenes, czyli gmina Moskenes, w której się właśnie znajdujemy, i Lofoty. I taka pocztówka kosztuje 4,50, czyli Kasia dała 18 zł za te 4. Powiem wam, że Kasia tutaj nagrywa jakiś odcinek, kończy go dzisiaj i ma tutaj kamerę ustawioną. Zobaczcie, jak ona tutaj działa. Jakąś jeszcze sałatkę będzie pokazywała na swoim kanale. No, ale ogólnie chcę zobaczyć, kiedy Kasia ostatni raz odcinek puściłaś na swoim kanale. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, ostatni odcinek na kanale Kasi 9 miesięcy temu z Norwegii, czyli Kasia, ciągłość zachowasz. No, kraj się zgadza. No, kraj się zgadza, więc teraz może kontynuować. To nic, że rok temu. Ale dobra, ważne, że Kasia wróciła i chociaż jeden filmik raz na rok rzuci. No, powiem, że to nie jest takie dla mnie bardzo łatwe. Jeszcze opanować ten sprzęt, nie? Wszystko pogodzić. No nie, tak do końca. Bardziej chodzi o czas. Dobra, to trzymajcie kciuki, żeby ten odcinek się pojawił. Bo Kasia musi teraz znaleźć czas, żeby go zmontować. No, myślę, że będzie wcześniej niż twoje. Tak? Aha, niż ten, co teraz nagrywam? No może tak. Dobra, bo ja mam zaległości już chyba z 5 odcinków. Witam w nowym dniu. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości A zobaczyć to muzeum. Tutaj jest wejście do recepcji i kupuje się bilety. Kasia kupuje bilety. Patrzcie, tam jest mlewa, jakieś zdjęcia, jakieś obrazy, no i można kupić, wow, są jakieś wypchane zwierzęta. Co tam jest? A, te ryby. Dobra, ogólnie tutaj jest sklep z pamiątkami. Tylko wam jeszcze pokażę, że w godzinach otwarcia tego muzeum jest tutaj całkiem sporo ludzi. Miasteczko kwitnie życiem, no i fajnie. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Kasia już z powrotem. Ile dałaś, Kasiunia? Zapłaciłam 270 koron. Pani zapytała, ile dzieci jest do 6 lat, a ile powyżej. Aha. Myślę, że Ania z Szymonem mieli za darmo, a my po prostu zapłaciliśmy razem z Danią. No i tak, dostaliśmy i tutaj mapkę. Pani nam wytłumaczyła, że tutaj mamy, teraz jesteśmy przy tym pierwszym domku, mamy go sobie obejść dookoła. Mhm. Żeby drugi zwiedzić, trzeba iść po schodach. Z tyłu, aha. Tak. Dobra. No to co, zaczynamy wycieczkę. Pani jeszcze mi powiedziała, że w tych trzech domach tutaj mogę tylko robić filmy trwające minutę, że nie można długo filmować. Aha, dobra. W środku. To pilnujcie mnie, żeby ujęcia miały minutę. Słuchajcie, Szymek znalazł coś polskiego. Polski grosik na Lofotach. Brawo, Szymoś. Akcent polski. A tu jest mewa, która ma złamaną nogę. Dobra, ale nie straszcie jej. Taka mała mewa. No i tam sobie idzie. Dobra, Szymuś, chodźcie tu. Ona cierpi. Ma złamaną nogę po prostu. Uciekamy. Dobrze, zaczynamy, proszę państwa. Więc tutaj jest jedynka. Na mapie to jest jedyneczka, czyli tutaj recepcja w tym miejscu. I pani powiedziała, że to trzeba obejść dookoła. Ja już to wam ostatnio pokazywałem. Tutaj są po prostu gniazda mew na parapetach. Nie wiem, czy to są parapety, ale nad oknami takie wypusty. No i te mewy możemy podziwiać. Także mamy to. Dwójeczka to jest zaraz tutaj obok poczta. Tam jest dwójka. Idziemy. Tam jest czwórka, ale najpierw do dwójki idziemy zobaczyć pocztę. Chodzimy po schodach. No i zaczynamy. Poczta norweska. Tak wyglądała. Ludzie tutaj przychodzili wysyłać listy. O, jest nawet jakiś pan. Dzień dobry, chciałem kupić znaczek. On jest sztuczny. Tutaj są skrzynie, pewnie na listy. Tutaj jakieś fajne skrytki pocztowe. No pięknie to wygląda. Nie wolno dotykać? Dobra, dzień dobry. Tata, minuta już dawno minęła. A, tam wiecie. Kasa fiskalna, zobaczcie, jaka stara. Ta. Co? W paczkach coś jest? Nie, tam jest wypchane. No i takie listy, zobaczcie, poczta norweska miała takie worki ze swoją flagą. Tutaj jest stare radio. No i ogólnie telefony, telefony stare. Tak wyglądały kiedyś telefony drugie dzieci. Do pisania! I maszyna do pisania. Nasza to miała. Tak. Nasza. To jest klawiatura Razer. Jeszcze z takich ciekawostek, tu jest dużo atramentów różnych. I jakichś płynów. No, bardzo fajne. Tu jakaś waga nawet.
fajowo. Poszliśmy jeszcze dalej i zobaczcie, tutaj jest budka telefoniczna za takimi drzwiami, z okienkiem. I tutaj się prywatne rozmowy wykonywało. Jakbyście chcieli z ukochaną porozmawiać, to w tym pomieszczeniu. Dobrze, wychodzimy i teraz idziemy do trójeczki, która jest tuż trochę dalej, tam z tyłu. Także wyszliśmy z poczty i idziemy teraz do trójeczki. Tam jest napisana trójeczka. Wchodzimy po schodach. Trójeczka to jest Fisherman House, czyli dom rybaka. Także jesteśmy w domu rybaka. Wchodzimy. Dom rybaka wyglądał tak, jak pięknie. Mi się przypomina normalnie u mojej babci kiedyś stary dom, jak był. To tak było, ale pięknie. Tatuś, patrz, królowa. Królowa i król. Nie, to jest chyba tutaj ktoś zamożny. Singer, maszyna. Ktoś bogaty. O, tutaj jest maszyna do robienia włókien. A tutaj laleczka. Pięknie, robili dywaniki. Laleczka. Fotel bujany. Jezus. Gdzie Pan Jezus? O, wierzyli nawet w Norwegii w Pana Jezusa, zobaczcie. Tutaj jadalnia. Tutaj. Jeszcze radio piecyk. Jak walizka. No, radio. Aha, nie można dotykać. Nie można dotykać, to słuchajcie. To... Co? To jest gramofon. Jaja tu są, jakieś jaja. Są jajka? Ej, to są jajka mewy pewnie, te tutaj. A te kurze. Kowale? Tutaj mamy mydełko. No i ten zlew taki, już wtedy mieli takie zlewy obniżane. Piekarnik, zobaczcie. Tutaj kuchenka. Na węgiel. Będziemy tak zbierać jaja? Tak, będziemy, bo my planujemy mieć gospodarstwo i będziemy zbierać właśnie w naszym gospodarstwie jajka. Ej, ale niemożliwe, że to jest zmywarka. Nie wiem. English Electronic. W tych czasach zmywarkę mieli? Waska maszyn to jest pralka. Pralka? Aha, waska, gdzie to jest napisane? No wask. Aha, a to jest pralka, dobra, to jest pralka. Bardzo fajne miejsce. Dobra, to ja wyłączam kamerę i muszę się tutaj podelektować trochę tą starością. Także do następnego ujęcia. Dobra, jeszcze jedno ujęcie, tutaj taki ciekawy mikser znalazłem na korbkę. Bardzo fajna sprawa, ale jeszcze jest tutaj ubikacja. Pójdziemy do ubikacji. Damsko-męska, jest oznaczone połowa mężczyzny, połowa kobiety. No i tak to wygląda, ale to chyba jest czynne nadal. Chociaż chyba nie, to jest muzeum przecież. No, tak to wygląda. Tak sobie Norwedzy tutaj kiedyś robili. Tutaj miseczka z wodą. Dobra, idziemy. Ej, sanki! Sanki jeszcze, ale fajnie. Zjeżdżali na sankach. I narty mają. Także jak tu jest zima, to jest pewnie mnóstwo śniegu. Wychodzimy i idziemy do czwóreczki, a czwóreczka jest tutaj, ten czerwony budynek. Czyli dokładnie ten. Tutaj jest czwóreczka napisana, także wchodzimy. Ostatnio pokazywałem Wam to tutaj z zewnątrz, ale zobaczcie, jakie drzwi w ogóle łamane. Fajnie, wchodzimy. Co to jest w ogóle? Czwóreczka. Boat House, czyli dom łodzi, jeśli można to tak nazwać. Ale wielka łódź. Jest telewizor, jakiś filmik. To co, idziemy zobaczyć od tej strony. Tu jakieś silniki na korbę, maszyny, klucze do naprawy, jakieś liczniki. A tam jest privat, to chyba tam nie można już wejść. Tak, tam już naprawiają wszystko. Heble na ścianie, także tak robili kiedyś łodzie, heblując wszystkie deski. Tutaj są suszone ryby, ale idziemy dalej, jaka piękna lina. Tutaj mamy łódki porządne. Tutaj jest taka łódka z jakimiś bańkami szklanymi. Tu jest duża łódź. Tam są nawet rybacy w środku. Idziemy, idziemy. I co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest jakaś galeria. Stare zdjęcia. Zobaczcie, ile w pewnym momencie na jednym morzu było tych rybaków. Nie wiem, czy mieli jakieś zawody. Nie, raczej chyba jakaś ławica przypłynęła. I o, zobaczcie, jakie rybobranie. Niesamowite. Dobra, idziemy tu. Tutaj mamy sieci. Szkoda, że nie wziąłem tej drugiej kamery, bo w ciemnościach by lepiej nagrywała. Ale myślę, że to GoPro coś chociaż pokaże. Tutaj są ryby, jakie pewnie są tutaj w Morzu Norweskim. No i tutaj po schodach też można iść do góry. Ale poczekam na dzieci i pójdziemy tam razem. Tutaj jest taka skrzynia z zagadkami. Jak dobrze ułożycie rybę, to dowiecie się, jak się nazywa. No, ta się nazywa Sei. Tak, to jest ryba sej. A jak inną pokaż ułożymy? Makrele dajcie. Okej, makrele.
makrelka, już pokazuję. Makrelka. Dobra, makrela. Oto i makrelka. Oto makrela. A Nadia zrobiła? Zaraz zobaczymy. Jeszcze. To jest... Torsk. Tak, więc to jest torsk. Tutaj pani nam zwróciła uwagę, że jest napisane no touch, do not touch, nie dotykać. Ale nie wiem, czy to raczej chyba można dotykać, bo to nie jest muzealny obiekt. Tam są te schody, ale tutaj dzieci zauważyły takie inne schodki. Szymuś się wyrnął dzisiaj na placu zabaw i go strasznie kolano boli, więc musimy go trochę nosić, ale zobaczymy, co tutaj się dzieje. To nie jest drabinka, tylko nawet takie schody. Przechodzimy tu i tak samo znajdujemy się na górze. I tu jest mnóstwo sieci. Tutaj coś do ryb, pewnie do odcedzania wody. Ale tu fajnie i nawet ciepło od tej blachy. Cieplej niż na dole. Piękne miejsce, naprawdę. Można sobie pozwiedzać. A te fajne szklane kule są naprawdę super. To one chyba pływały na wodzie i utrzymywały sieci. No, tutaj chyba można usiąść i oglądać sobie filmik, tak. Siadamy, Ania? Dobra. Oglądamy. Tak wygląda zorza. Ej, tam spada gwiazda! Gdzie spada gwiazda? A może to satelita? I film o zorzach, o śniegu. Bardzo fajnie. Posiedzimy tutaj i pooglądamy. Oglądamy z Kasią zorzę, ale Kasia coś zauważyła, że tam za tą łódką, albo na tej łodzi, jest wielki upiór. Takie ma oczy, takie ma ręce i straszy tutaj dzieci. A zobaczcie tam, jaka ryba. Jejka. Patrzcie na tą. Tu jest ryba. Taka. Dobra. Seans jest za 5 minut, jeszcze 3 zostały, ale tutaj sobie oglądamy jeszcze takie rzeczy i powiem wam, że tutaj są różne jakieś kości wielorybów, na przykład ta jest ogromna, ale też tutaj jest jakiś kręg z ości, nie wiem czy, no kręgosłup ma ryba, nie? Wieloryb chyba też ma kręgosłup, więc to jest jakby jego część z kręgosłupa w porównaniu z moją ręką, coś pięknego. Bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Tutaj mamy jakąś maszynę do zwijania żyłki, to jest taki kołowrotek. Pewnie elektryczny. Tatuś, możemy nakarmić tą małą mewę? No tam są mewy, słuchajcie, tam są mewy. Pan je karmi właśnie tam na tarasie. I Nadia chciała też pokarmić. Może dojdziemy. Chlebek musimy kupić. A tutaj mamy różne miary i zobaczcie, tutaj jest atting, to nie wiem co znaczy, kwartel to chyba ćwiartka, halftynna to jest połowa, a tutaj jest cała. Czyli takie mieli miary. Kasia sprawdza, haltynna znaczy półcienki. Także to jest półcienki. Słuchajcie, za minutę się zaczyna. Tutaj jest napisane, 1 minuta to start. Więc siadamy jeszcze raz, bo weszliśmy w połowie. Dobrze, w tym momencie już widzieliśmy. Teraz idziemy do piątki, pokaż Nadinka. Tutaj jest piątka w tym budynku i to jest Fish Oil Factory, czyli fabryka oleju rybnego. Chodźcie, zaprowadzę was, gdzie jest piątka. Schodzimy tymi schodami, co wam pokazywałem, no i wychodzimy już. Wychodzimy, a piąteczka jest całkowicie na wprost, tam. Tam, gdzie Kasia robiła zdjęcie tej łódeczki wczoraj. Idziemy tam. Dochodzimy i ten budynek się nazywa Tran Damperi. Dlaczego siódemka jest zamazana? Nie wiem, może jest zamknięte. Pokaż. Jest piąteczka, więc wchodzimy. Fabryka oleju. Wow, jakie kadzie. Zobaczcie. Jeszcze wszystko tłuste. Tutaj jest drabinka, można wejść. A tutaj nawet całkiem świeże. Chyba odnowili to. Śmierdzi olejem, no. Ale fajnie śmierdzi, tak naprawdę przyjemnie. Tranem. No, to jest prawdziwy olej rozlany. I tutaj, zobaczcie. O, jakie to jest tłuste, zobaczcie. To jest olej rybny. Ble, Szymuś nie umie wytrzymać tego zapachu. Idziemy dalej. Jakiś chłopczyk nawet coś robi. No i ogólnie tutaj jakieś cyferki do odbijania. To
pewnie na tych, albo do odrysowywania, odmalowywania na beczkach. 51 kg. Tam jeszcze do góry można iść. Żeby wejść na górę, trzeba tutaj po schodkach wejść. Ania, idziemy na górę. Co? Tam śmierdzi? Ania nie chce iść, bo tam śmierdzi. Czekaj, ja lubię smród. No, tak tutaj jest ciasno troszeczkę, ale jest monitorek. Można film obejrzeć, jak robią ten olej. Także za chwilę zobaczymy. Dobra, teraz my siadamy i oglądamy. Tutaj pan pokazuje właśnie, jak to robi. Mieszają i topią ten cały smalec. No, tak wygląda tran. Ja wam jeszcze szybko pokażę. Tam jest po prostu ten taras na dole, nie? Ej, oni smarują tym deski. Tak? A może tym olejem smarują deski? I impregnują, no. Dobrze, wyszliśmy i teraz pójdziemy do szóstki, czyli do ostatniego miejsca po drugiej stronie tej zatoki. I to jest blacksmith, czyli kowal. Idziemy do kowala, który jest tam. A jak chcecie wiedzieć, jak po norwesku jest kowal, to właśnie tak, smije. To jest kowal. Idziemy. I dochodzimy do kowala, ale powiem wam taką ciekawostkę, że te bilety, co Kasia kupiła, to są naklejki i trzeba je nakleić po prostu tutaj. Ale to już jest ostatnie pomieszczenie, więc już nie będziemy naklejać, bo nie ma sensu. No, te naklejki, co Kasia dostała w recepcji. Jakie? Bilety. To trzeba nakleić sobie na klatkę piersiową, bo tutaj nikt nie sprawdza przy wejściu do tych pomieszczeń. Więc trzeba mieć po prostu te bilety naklejone. Tutaj jeszcze robią coś. Zobaczcie, tutaj jest elektryczna szlifierka. Także jakieś artystyczne rzeczy można kupić za 400 koron. Taki nóż, siekierę. Piękne rzeczy. Jest kowadło. No i ogólnie tak to wygląda. Także to jest ostatnie pomieszczenie. Jest jeszcze bakery, czyli piekarnia, siódemka, ale jest zamazana. To znaczy pewnie, że jest nieczynna dzisiaj, więc lecimy na kemping albo gdzieś w inne miejsce. To są właśnie te bilety z kodem kreskowym i Ania sobie tutaj nakleiła. Także tak powinniśmy chodzić. Wracamy już na kemping, ale tutaj jest na takim zakręcie taka rzeczka. Postanowiliśmy się zatrzymać. Tutaj w ogóle kampery często śpią, bo jak jechaliśmy, to tutaj zawsze spały sobie te kampery. Jak widzicie, nawet błotko jest wielkie. Niektórzy się może zakopali, ale ogólnie bardzo fajny wodospadzik. I można sobie tutaj śniadanko zjeść. My właśnie mamy banany, jabłka i zamierzamy tutaj sobie coś właśnie przekąsić. Tak to wygląda. Rozłożyłem kocyk, także zasiadamy i jemy bananka. Można sobie buty ściągnąć, ale cudownie. Pięknie. Smacznego, Kasia. Smacznego. Dziewczynki nie chcą przyjść, wolą w samochodzie siedzieć. Nie wiem czemu. Trochę zimno im, nie? Kasia nawet kurtkę ubrała, ja bluzę. Trochę wieje. Idę zobaczyć, co Szymek robi. Zrobił sobie wędkę z patyka. No i łowi. Cześć Szymuś, złowiłeś coś? Nic? A to jest głęboko. Ale fajnie. Tak zarzuciłem. No. No to płynęła rybka. No to tak hapują. Hapują? No. To zarzucaj. Dobra, może ją złowisz. Tamta rybka jeszcze z Grecji, jak pamiętacie. Z Igumenica. Masz branie. Nie, niestety nie. Pięknie zarzuciłeś. No to co, łowimy, czekamy. Znalazłem się po drugiej stronie, ponieważ tutaj jest taka kłoda położona i można po niej przejść. Mi się udało. Ciekawe, czy uda mi się też wrócić. Zaraz się przekonamy. Zobaczcie, jest trochę śliska, ale da się przejść. Pomalutku. Tu można się podeprzeć, jeżeli stracicie równowagę. A reszta to już jest bardzo łatwa, bo jest szerzej. Więc idziemy, idziemy, idziemy. Tu jesteśmy. Także bardzo fajna kładka. Można przechodzić. Sprawdzone. Jestem teraz po drugiej stronie mostku. I zobaczcie, tutaj chyba był jakiś młyn, bo są takie fundamenty pozostawione.
ta woda tutaj kotłuje się, przelewa. Fajne miejsce. Wstąpiliśmy jeszcze na zakupy do sklepu Joker, właśnie zajadamy brzoskwinki UFO, ale powiem Wam, że tam jest muzeum telefonów, takie stare. Byłem sprawdzić, czy można wejść, ale okazuje się, żeby można było tam wejść, trzeba do kogoś zadzwonić, ktoś przyjeżdża, więc ostatecznie mówię, trochę nie mamy czasu, ale pokażę Wam taką budkę telefoniczną z boku. No, bo w końcu to jest muzeum telefoniczne, więc żeby wejść, trzeba zadzwonić, nie? Taki żarcik, ale dobra. Tutaj jest taka budka, jak wejdziecie, to też można zadzwonić na kartę, ale z boku jest cały regał książek i zobaczcie, jak tutaj jest to fajnie rozwiązane, że co krok można sobie gdzieś tą książkę wymienić na taką, która Was interesuje, zostawić swoją. No i taka wymiana społeczna. Fajne rozwiązanie. Także pamiętajcie, przy Jokerze jest to muzeum i ta budka z książkami. Jesteśmy już na kempingu, ale powiem Wam, że jutro stąd odjeżdżamy i muszę tutaj się trochę pozbierać, także zakończę tego vloga na tym etapie. Jutro się widzimy, albo w pojutrze, bo vlogi są co dwa dni. No, ja tutaj muszę wszystko poskładać, rower założyć z powrotem. Okazało się, że mam, to się mówi, kapcia, więc za bardzo nie pojeździłem. Także do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.